Kochani, chcę wam dzisiaj podać swoją prywatną, niezależną od Wikipedii definicję uzależnienia. Uzależnienie jest to sytuacja, w której coś lub ktoś inny niż ja podejmuje za mnie decyzję. Bo jeżeli ja decyduję się, że nigdy więcej nie sięgnę po tego cukierka, a sięgam po niego, to znaczy, że to nie ja podjąłem tę decyzję. Ja co najwyżej wytłumaczę sam sobie i całemu światu dookoła, czemu sięgnąłem po cukierka. Kochani, jeżeli ja postanawiam, że nigdy więcej nie wypiję kielicha, a jednak wypiłem, to znaczy, że istniała jakaś wyższa siła, która mnie nakłoniła do tego, abym to zrobił. Kochani, i tą wyższą siłą to nie jest mój umysł. I dlatego twierdzę, że uzależnienie to jest ta sytuacja, w której decyzję o tym, co będę za chwilę robił, podejmuje jakaś inna część osobowości, ale nie moja świadomość. Kochani, jak za chwilę sięgnę po tego cukierka i go włożę do ust, to znaczy, że jestem uzależniony od słodyczy. Nie dlatego, że ten cukierek jest pyszny, tylko dlatego, że ja postanawiam coś innego, a potem zachowuję się inaczej niż decyzja, którą podjąłem. Moi kochani, jeżeli ja podejmuję jakąś decyzję, a potem tej nie dotrzymuję danego sobie słowa, to znaczy, że istnieje jakaś wyższa siła albo głębsza osobowość, która mną kieruje, a nie ja. I to wszystko jedno, czy chodzi o alkohol, czy chodzi o cukierka, czy chodzi o białe pieczywko, czy chodzi o nakręcenie kolejnego filmu dla was, abyście zrozumieli, że jestem uzależniony od mówienia wam prawdy.